Wtorek, 27 stycznia, Sebastian Będziński, zapraszam na informacje. Powracamy do tematu wymiany stolarki okiennej w zasobach komunalnych. Kilka tygodni temu mówiliśmy o tym, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie prawdopodobnie łamie prawo, wymagając od lokatorów pokrycia połowy kosztów związanych z zamontowaniem nowych okien. Znamy już ostateczną opinię prawną dotyczącą tej kwestii. Przypomnijmy, mieszkańcy sprawą tą zainteresowali posła na Sejm Ewę Drozd. Zdaniem parlamentarzystki regulamin, w myśl którego ZGM obciąża lokatora pokryciem części kosztów wymiany okien, narusza ustawę o ochronie praw lokatorskich. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorskich ZGM zobowiązany jest do utrzymania tych obiektów w należytym stanie. Tak to moglibyśmy określić. Jeżeli cokolwiek się dzieje w tym budynku, przychodzi komisja, stwierdza, że należy to czy to wymienić, to ZGM jest zobowiązany do wymiany i pokrycia kosztów tej wymiany. Jak mówiła wówczas Ewa Drozd, już pierwsza analiza regulaminu ZGM wykazała, że jest on niezgodny z prawem. Wszelkie wątpliwości miała rozwiać pisemna odpowiedź z Biura Analiz Sejmowych. Opinia prawna potwierdziła wcześniejsze podejrzenia. Regulamin Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jest nieprawny. Można porozumieć się z mieszkańcami, jeżeli mieszkańcy mają ochotę wymienić stolarkę okienną we własnym zakresie, ale to nie może być na bazie regulaminu, na bazie porozumienia i nie może to być w takich proporcjach, jakie zastosowano w regulaminie. Proporcje tam powinny wyglądać mniej więcej tak, że to wynajmujący ponosi zdecydowanie większą część kosztów za wymianę niż mieszkańcy, którzy tej wymiany dokonują. Myślę, że tu jest jakieś totalne nieporozumienie. Generalnie artykuł 6a mówi o obowiązkach wynajmującego i ten obowiązek jest jasno zapisany, że wynajmujący ma obowiązek wymiany okien. Natomiast nie zapominajmy też o artykule 6b, który mówi o obowiązku lokatorów naprawy okien. I bardzo dużo okien z tych, które zostało wykonane, kwalifikowały się do naprawy. Opinia prawna daje zielone światło wszystkim tym, którzy zechcą domagać się teraz zwrotu 50% kosztów wymiany stolarki okiennej. Przez to takie nieporozumienie i zrobienie takiego zamętu wokół tej informacji, być może, że takie sprawy będą, ale każda jest indywidualna, bo jest protokół kwalifikacyjny i ten protokół powinien wyraźnie określać, powiedzmy, te możliwości naprawy i w końcu porozumienia, spisanie takiego porozumienia, że wyrażają zgodę na wymianę i uczestniczenia w 50% w tych kosztach. Dyrektor Zenon Nowak zapowiedział, że regulamin zostanie zmieniony tak, aby lepiej precyzował kwestię wymiany stolarki okiennej. W 2008 roku ZGM wydał prawie 200 000 zł na wymianę okien.